Ada i Sebastian urodzili się zdrowi. Problemy zaczęły się dopiero w okresie dojrzewania. Nastąpił wtedy regres rozwoju, a u dzieci stwierdzono lekkie upośledzenie umysłowe. Lekarze nie szukali przyczyny tego upośledzenia, po prostu nic się nie działo przez wiele, wiele lat. Dopiero w wieku 17-18 lat Ada zaczęła się przewracać na prostej drodze. Zaczęły się takie dyskretne objawy neurologiczne, że tak powiem. Zaczęły się zaburzenia równowagi, oczy zaczęły tak wolno chodzić. Zaczęliśmy drążyć, szukać po prostu przyczyny tego. W międzyczasie Sebastian, najmłodszy syn, również w wieku 12 lat dostał padaczki. Jakoś tak w wieku 12-13 lat, jak zaczęli tak dojrzewać, to dopiero zaczęły się pierwsze objawy. I też człowiek nie patrzył tak na to, bo no nie wiedział, no bo co miał wiedzieć. Nie? Dopiero później, jak już takie ruchy były, czy tam rozmawiała Adzia albo Sebek i tam było widać po rozmowie też, że oni się tak nie rozwijają, jak powinni się ludzie rozwijać, nie? W ich wieku, no to wtedy mama zauważyła i zaczęła patrzeć na internecie. Przez wiele lat żaden lekarz nie był w stanie postawić właściwej diagnozy. Do lekarzy chodziliśmy, ale lekarze mówili, że jest wszystko okej, a moja mama wiedziała, że nie jest okej i patrzyła dalej na internecie. I nawet przed lekarzami wiedziała, na co oni są chorzy. Przypuszczenia pani Beaty potwierdziły się w 2015 roku, gdy Sebastian trafił do Centrum Zdrowia Dziecka. W ten sam dzień pobrano Sebastianowi krew pod względem tej choroby i kazano mi przywieźć Adę, jako że ona miała już widoczne te objawy neurologiczne. Przywiozłam Adę na drugi dzień, no niestety diagnoza była nieciekawa, Newman Peak typ C. Choroba Newmana-Peaka jest bardzo rzadka. Większość dzieci umiera przed skończeniem 25 roku życia. Choroba charakteryzuje się tym, że tłuszcze, lipidy to się fachowo nazywa, odkładają się w każdej komórce organizmu, upośledzając organizm. No, chory przestaje chodzić, mówić, niektórzy przestają widzieć, słyszeć. Są zaburzenia połykania, zaburzenia równowagi. Adriannę ciężko dziś zrozumieć. Stadium jej choroby jest bardziej zaawansowane niż u Sebastiana. Ja to zmieniłaś, ale Ada, to... Musi moment mieć zadanie, bo jak idzie samo, to niestety... No, wywala się. Może się przewrócić. Ty no. Sobie radzisz jakoś z tym poruszaniem? No, jakoś siedzę sobie, ja się kołyszę za przeburzeniem. Na rynku jest niezwykle drogi lek spowalniający chorobę. Trwają też badania kliniczne, do których zakwalifikowany został Sebastian. Syn miał o tyle szczęścia, że w Centrum Zdrowia Dziecka pojawiło się badanie kliniczne nowego leku na tą chorobę i syn się zakwalifikował do tego badania klinicznego. Będzie otrzymywał lek, no czekamy już w tej chwili, wszystkie badania są zrobione, czekamy aż po prostu dostaniemy go do domu wraz z dawkowaniem. Podobno jest skuteczniejszy, no trwają badania na świecie, są 3 leki badane, ale to wszystko wymaga czasu i nie wiemy, czy Adrian nawet zdąży. Ada nie miała tyle szczęścia z uwagi na wiek. Szansą na spowolnienie jej choroby jest terapia, która kosztuje fortunę. Lek nazywa się Zaweska. Ja mam na to. Kosztuje w tej chwili około 25 tysięcy. No ja płaciłam 25 tysięcy za opakowanie, które starcza, nie wiem, do 1,5 miesiąca. Zależy, jaką dawkę lekarz zaleci. Adrianna, no udało nam się uzbierać troszkę pieniążków. Zakupiliśmy trochę tego leku, ale nie je całej dawki. 2 dziennie. No, lek spowalnia chorobę i podnosi komfort życia tych dzieciaków. A ona lek dopiero dostała ile? No niecały rok temu pierwszy raz dostała tą zawieskę, no i zaczęło się coś tam poprawiać, ale i tak nie bierze tego tyle, ile powinna. Dokładnie, ona... bo lek jest na tyle drogi, więc musicie tego oszczędzać. No, robimy sami dawki, nie? Znaczy tam przez lekarza, nie? Bo to wszystko musi być skonsultowane z lekarzem, no. No ale mama mówi na przykład, ile może jej dać, bo przecież jakby jej miała dawać po 6 tabletek, to przecież to w 2 tygodnie by zniknęło, nie? Dzięki przyjmowaniu leku stan Adrianny poprawił się. Zaweska nie jest jednak refundowana. Ministerstwo od wielu lat, bo nie tylko ja piszę, tylko inni rodzice również, odmawia. Cały czas odmawia nam refundacji tego leku. Lek jest refundowany w całej Unii Europejskiej, nawet w Rosji.
Nie mówię, że we wszystkich krajach jest 100% refundowany, bo w niektórych częściowo, a u nas w ogóle. Znaczy, po co w ogóle ministerstwo wpisywało ten lek na listę leków, skoro no nikogo na niego nie stać? Zapas leku dla Ady wystarczy tylko na 3 miesiące, dlatego pani Beata apeluje o pomoc. Leczenie Sebastiana i Ady można wesprzeć poprzez zbiórkę na Się Pomaga oraz fundację Pomóc Więcej. Martyna Daczkowska, kanał 99.